ciemną stronę wyczuwam w tobie. Nareszcie, zapowiedziany 4 lata temu Star Wars The Acolyte w końcu doczekał się oficjalnego zwiastuna. A jest to produkcja wyjątkowa, bo to pierwszy serialowy projekt w gwiezdnowojennym uniwersum, który zostawia erę Skywalkerów i cofa nas o 100 lat względem filmowej sagi. Konkretnie do czasu złotej ery Jedi, a raczej jej końcówki, gdy do głosu po blisko 1000 lat dochodzą w końcu Sithowie. W tym materiale przeanalizujemy sobie pierwszy trailer The Acolyte. Pomówimy sobie o historii, jaka opowiedziana zostanie w serialu, troszeczkę o teoriach tejże dotyczących, a także o licznych nawiązaniach tak do prequeli, jak i produkcji spod szyldu Wielka Republika. No dobra, ale nim zagłębimy się mocniej w sam zwiastun, kilka podstawowych informacji. Akcja The Acolyte, podkreślę to jeszcze raz, osadzona jest około 100 lat przed Mrocznym Widmem, w ostatnich latach Wielkiej Republiki, czyli Złotej Ery Jedi. Rycerze byli wtedy u szczytu swojej potęgi, aktywnie biorąc udział w ekspansji Republiki na nowe światy i utrzymywaniu pokoju w galaktyce. Nieprzypadkowo zresztą pierwsza książka z tego okresu nosi tytuł Światło Jedi. Ten czas Prosperity trwał mniej więcej 300 lat, do czasu wojny z Nihilami, taką zbrodniczą grupą, która rzuciła wyzwanie Republice i Jedi. Zresztą echa tego konfliktu powinny być wciąż odczuwalne w serialu, gdzie co prawda od walk z Nihilami minęło 100 lat, ale ta wspomniana wojna sprawiła przecież, że światło Jedi zaczęło stopniowo przygasać, a ciemna strona przybierać na sile. The Acolyte ma być łącznikiem pomiędzy tym, co znamy z książek i komiksów z cyklu Wielka Republika, a trylogią prequeli. Mamy w końcu zobaczyć, jak Zakon Jedi z tej potężnej organizacji staje się cieniem samego siebie znanym nam z epizodów od 1 do 3, a więc uzależnioną od polityków i ślepą na rosnące zagrożenie ze strony Sithów grupą. Serial ma pokazać nam wydarzenia także z perspektywy Sithów, a gatunkowo to ponoć mroczny thriller. Aktorka Daphne Keen zdradziła, że show wytłumaczy, jak Sithowie zinfiltrowali Zakon Jedi. Sam oficjalny opis fabuły jest oczywiście dość skąpy, ale wiemy, że seria skupiać będzie się na śledztwie w sprawie serii morderstw rycerzy Jedi, które prowadzić ma Mistrz Sol, także faktycznie zapowiada się na jakąś bardziej mroczną historię. Okej, a teraz przejdźmy już do samego trailera. Zwiastun zaczynamy od sceny rozmowy Mistrza Sola z młodzikami w świątyni Jedi na Coruscant. Padają tutaj słowa, które słyszeliśmy w sadze już wcześniej, chociażby z ust Obi-Wana. Close your eyes. Your eyes can deceive you. We must not trust them. Your eyes can deceive you. Don't trust them. W The Acolyte lekcja Sola ma podwójne znaczenie. Jedno jest bardziej klasyczne, a więc, że Jedi kierują się mocą, dzięki której czują połączenie pomiędzy wszystkimi żywymi istotami, jakie ich otaczają. Jedi czuje zatem, co dzieje się wokół niego, a nawet to, co dopiero ma się wydarzyć. W tym sensie nie potrzebuje oczu, bo moc oferuje mu widzenie na znacznie głębszym poziomie. Słowa Sola są też jednak odniesieniem do powrotu Sithów, którzy działają z dala od ciekawskich oczu, knując spisek przeciwko Jedi, podczas gdy sami są oczywiście skryci w cieniu. Jedi w tym sensie są ślepi na to zagrożenie, są zwodzeni przez to, co widzą, zamiast zaufać mocy, czego skutki widzimy potem w prequelach. Your arrogance blinds you, Master Yoda. Aczkolwiek, tak jak w erze prequeli nie każdy Jedi był ślepcem, chociażby Qui-Gon Jinn, tak i w erze Wielkiej Republiki niektórzy czuli nadchodzący mrok. Jeden z młodzików stwierdza w końcu: Tell me, what comes into your mind? I see fire. Mistrz Sol prawdopodobnie również wyczuwa rosnącą w siłę ciemną stronę, o czym może świadczyć opis tej postaci z oficjalnej strony StarWars.com, gdzie czytamy, że Sol, choć jest potężnym i szanowanym Jedi, to przechodzi jakiś wewnętrzny konflikt. Mam takie wrażenie, że Sol będzie troszeczkę Qui-Gon Jinnem, kimś, kto dostrzeże błędy zakonu i zrozumie, że Jedi i Republika są w niebezpieczeństwie. Może właśnie dlatego podejmie się śledztwa w sprawie zabójstw rycerzy. A tak troszeczkę z innej beczki, to podoba mi się to, że Jedi noszą w zwiastunie szaty z ery Wielkiej Republiki, ale jednocześnie stroje te powoli przechodzą w coś no takiego pośredniego pomiędzy szatami z książek i komiksów, a tym, co znamy z prequeli. To też taka wizualna zapowiedź tego okresu transformacji zakonu.
W kolejnych ujęciach widzimy starcie zakapturzonej postaci o imieniu Mei z mistrzynią Jedi Indarą. Swoją drogą, Carrie-Anne Moss w tej króciutkiej scenie dała nam więcej Trinity z Matrixa niż zrobił to ostatni Matrix, ale mniejsza z dygresją. Nie wiemy zbyt wiele o samej Indarze, ale Mei będzie centralną postacią The Acolyte. Trailer sugerowałby raczej, że jest ona tytułową akolitką, która stała się wspomnianą zabójczynią Jedi, albo kimś, kto pomaga mordować rycerzy Mrocznemu Lordowi. W zwiastunie walczy nie tylko z Indarą i Solem, ale próbuje też skrytobójczo zabić kogoś, kto wygląda mi na medytującego Jedi. Moją uwagę zwróciła też krótka sekwencja, w której dziewczyna, przypominająca młodszą Mei, biegnie przez płonący las. To wygląda mi raczej na jakąś retrospekcję, możliwe, że to jakiś ważny moment, który odpowie nam, dlaczego dziewczyna służy Sithowi. Może Jedi nie zdołali uratować kogoś jej bliskiego, albo ocalił ją sam Mroczny Lord. Warto wspomnieć tutaj jednak słowa showrunnerki serialu Leslie Headland, która w wywiadzie dla Star Wars.com powiedziała, że wiele rzeczy w The Acolyte nie jest tym, czym wydaje się na pierwszy rzut oka. Rola Mei może być zatem bardziej zniuansowana, a zwiastun jedynie chce, byśmy myśleli, że to ona jest akolitką. Kumacie, nasze oczy mogą nas zwodzić. W sieci w kontekście Mei pojawiały się informacje, że jest ona byłą padawanką Sola. To nie zostało co prawda potwierdzone, ale w pierwszym oficjalnym opisie fabuły mogliśmy przeczytać o, i tutaj cytat, byłej padawance, która łączy siły z dawnym mistrzem, by zbadać serię morderstw Jedi. W zwiastunie pojawia się aktualna padawanka Sola o imieniu Jackie. Informacja ta potwierdzona została w oficjalnej bazie postaci na StarWars.com. Także ta była uczennica pomagająca w śledztwie, o której wspomina opis fabuły, to raczej ktoś inny, może to właśnie Mei. Przy okazji, te czerwone warkoczyki wojowniczki bardzo przypominają mi wstępny szkic koncepcyjny Sitha z Mrocznego Widma w wykonaniu Iana McCaiga. Kobieta Sith, odrzucona wówczas przez George'a Lucasa, wydaje się być pewną inspiracją dla wyglądu Mei. Na pewno zwróciliście uwagę na dwa krótkie ujęcia, w których pojawia się Wookiee. To nowy Jedi o imieniu Kelnaka, który będzie pierwszym rycerzem z rasy Wookiee w wersji aktorskiej. Co ciekawe, podobnie jak w Chewbacca w filmie Solo i trylogii sequeli, wciela się w niego Jonas Suotamo. W ogóle podoba mi się design tej postaci, bo nieco jednak różni się od standardowego Wookiego. Ma na przykład wygolone boki głowy, co daje troszeczkę taki vibe Wikingów i sugeruje, że będziemy mieli tutaj do czynienia z hardym wojownikiem. Wspomniana już Headland mówiła w wywiadzie dla Entertainment Weekly, że Kelnaka bywa przerażający. Natomiast z opisu z bazy postaci na StarWars.com dowiadujemy się, że ten Wookiee to typ samotnika, preferujący raczej działanie w pojedynkę. To dość ciekawe, bo wygląda na to, że w serialu będzie zmuszony do wysiłku zespołowego, bo widzimy go w towarzystwie m.in. Sola i Indary. Swoją drogą, to Kelnaka nie będzie pierwszym Wookiem w Zakonie Jedi w erze Wielkiej Republiki, bo w książkach, których akcja osadzona jest około 100 lat przed wydarzeniami z serialu, ważną rolę odgrywa Buriaga. Kiedy pojawiły się plotki, że w The Acolyte ma pojawić się Wookiee, odruchowo zakładałem, że zobaczymy właśnie Buriagę, co miałoby sens, skoro przedstawiciele jego gatunku mogą żyć nawet 400 lat, a Buri w książkach zaczynał jako padawan. Zresztą niewykluczone, że mimo wszystko jednak go zobaczymy. Może w formie jakiegoś cameo i wspólnej sceny z Kelnakiem. Oczywiście zakładając, że Buriaga przeżyje wydarzenia z trzeciej fazy Wielkiej Republiki, która jeszcze się nie skończyła. Na ten moment w kanonie będziemy mieli zatem trójkę Jedi z rasy Wookiee. Oprócz Kelnaka i Buriagi znamy jeszcze Ganjiego, który całkiem niedawno wrócił w drugim sezonie Parszywej Zgrai. Na dwóch ujęciach, m.in. tym początkowym z Solem i Młodzikami, widzimy Vernestrę Ro, którą dobrze znają fani książek i komiksów z ery Wielkiej Republiki. Vernestra została pasowana na rycerza Jedi w wieku zaledwie 15 lat, co czyni ją jednym z najmłodszych pełnoprawnych rycerzy w historii zakonu. Biorąc pod uwagę, że serial ma miejsce około 100 lat po wojnie z Nihilami, jaka jest głównym motywem w książkach i komiksach, Vernestra w The Acolyte będzie już bardzo doświadczonym wojownikiem. Jej udział w tej historii wydaje mi się bardzo ciekawy ze względu na rolę, jaką pełniła jako Jedi. Na pewnym etapie została ona bowiem w książkach tak zwanym poszukiwaczem. Poszukiwacze byli członkami zakonu, którzy działali poza kontrolą Rady Jedi. Wiecie, podróżowali sobie po galaktyce, kierując się wolą mocy i próbując ją zrozumieć. W erze prequeli rola poszukiwacza w zakonie przestała już istnieć, o czym młody Obi-Wan dowiaduje się w książce Padawan, natomiast sposób bycia poszukiwaczy i podejście do
do mocy bardzo przypomina Qui-Gon Jinna. Qui-Gon był jednym z nielicznych rycerzy wierzących w przepowiednię o wybrańcu, a co za tym idzie, wierzył, że powrót Sithów jest możliwy. W The Acolyte mroczni lordowie mają po ponad 1000 lat wykonać pierwsze, no, bardziej otwarte ruchy przeciwko Jedi, więc możliwe, że Vernestra połączy śledztwo w sprawie morderstw Jedi właśnie z Sithami. Oczywiście w erze prequeli Jedi wciąż uważają, że mroczni lordowie wyginęli przed tysiącleciem. Impossible. The Sith have been extinct for a millennium. I do not believe the Sith could have returned without us knowing. Więc śledztwo naszych bohaterów nie może też wykazać ponad wszelką wątpliwość powrotu Sithów. Nawet to, że widzimy w ostatniej scenie zwiastuna czerwony miecz świetlny i potężną falę uderzeniową, która zmiata naszych rycerzy, niekoniecznie musi przekonać Radę Jedi, że mają do czynienia z Mrocznym Lordem. W pierwszym epizodzie sagi, jak pewnie dobrze pamiętacie, spotkanie Qui-Gona z Maulem na Tatooine nie zostało potraktowane przez Radę jako dowód na powrót Sithów. Czerwony miecz świetlny i umiejętność korzystania z mocy nie czyniła jeszcze z wojownika prawdziwego lorda, a co najwyżej kogoś, kto może się pod Sitha chcieć podszywać, jakiegoś wyznawcę lub, no, akolitę. Podejrzewam, że ten tytułowy akolita lub akolitka zostanie ostatecznie schwytana lub zabita, co Rada Jedi uzna za koniec sprawy morderstw, nie rozumiejąc, że prawdziwym mózgiem operacji był w istocie Mroczny Lord. A skoro już wspomniałem o scenie z końcówki zwiastuna, to wypada powiedzieć coś więcej o tym czerwonym mieczu świetlnym. Siła tego ataku, jaki widzimy w tej scenie, nie pozostawia raczej wątpliwości, że jego autorem jest nie akolita, a Mroczny Lord. W końcu odpycha on mocą 7 Jedi jednocześnie, więc potężny to jego mość. Po kadrze z ręką możemy bezpiecznie założyć, że Sith jest człowiekiem, co wyklucza Dartha Plagueisa, mistrza Palpatina. Wiecie, czas, w którym osadzono The Acolyte, wskazuje, że Sithem pociągającym za sznurki mógłby być właśnie Plagueis, albo jego mentor Tenebres. Natomiast zarówno Plagueis, jak i Tenebres, no, nie byli ludźmi, więc to raczej ktoś, kto działał jeszcze przed nimi. Może mistrz Tenebresa. Byłoby to o tyle sensowne, że w legendach jego mentor utworzył tak zwaną dziurę lub ranę w mocy, a więc potężne zaburzenie mocy, które sprawiło, że Jedi po raz pierwszy od upadku Sithów wyraźnie wyczuli wpływ ciemnej strony na wszechświat. Być może coś podobnego będzie miało miejsce w The Acolyte, zwłaszcza że w wywiadzie dla StarWars.com Hedlund przyznała, że zapożyczyła wiele pomysłów z legend. Zastanawiam się, czy w tej scenie, w której Mei spogląda na stojącego na skalę mężczyznę, widzimy Mrocznego Lorda, czy może to po prostu inny Jedi. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Na bazie zwiastuna mam takie podejrzenie, że w serialu będziemy mieli do czynienia z historiami dziejącymi się w dwóch różnych przedziałach czasowych. O tym, że doczekamy się jakiegoś rodzaju mniejszych lub większych retrospekcji, świadczyć może to, że Sol ma zupełnie inne szaty i uczesanie w niektórych scenach. W otwierającej sekwencji wygląda na starszego niż w jednym z kolejnych ujęć. Warto też zwrócić uwagę na oficjalny opis fabuły serialu. Śledztwo w sprawie szokującej serii zbrodni stawia szanowanego mistrza Jedi naprzeciw niebezpiecznego wojownika z jego przeszłości. Będą zatem raczej sceny z młodości Sola, tym mi tutaj pachnie. Może właśnie z takich retrospekcji pochodzi scena z młodą Mei biegnącą przez płonący las. Oprócz Sola, Indary, Kelnaka, Jackie i Vernestry, zwiastun pokazał nam też kilka innych nowych postaci, których krótka charakterystyka znalazła się w bazie danych StarWars.com. Kolejnym Jedi znanym z imienia jest Yord. Określany jest on jako strażnik świątyni Jedi, a więc pełni dokładnie tę samą funkcję co Wielki Inkwizytor, nim opuścił zakon. Mimo że strażnicy byli oddelegowani do obrony świątyni na Coruscant, to zdarzało się, że brali udział w misjach poza planetą, czego przykłady mieliśmy już w książkach z cyklu Wielka Republika. Stąd udział Yorda w, no, jak się zdaje, śledztwie mającym ustalić, kto morduje rycerzy, nie jest niczym dziwnym. Wpis w bazie postaci podkreśla, że Yord wręcz obsesyjnie działa zgodnie z kodeksem Jedi, także już wiem, że raczej się nie polubimy. W bazie znalazła się też krótka notka poświęcona matce Ani Sei. To ona w zwiastunie mówi: This isn't about good or bad. This is about power and who is allowed to use it.
Aniseja jest przywódczynią Zgromadzenia Wiedźm. Nie przypominają one za bardzo Sióstr Nocy z Datomiry, więc to raczej jakaś nowa frakcja. Z opisu wynika jedynie, że, i tutaj kolejny cytat, wiedźmy cenią sobie swoją niezależność i są przywiązane do swojej wiary i posiadanych mocy. Jakie to zdolności, nie mam pojęcia, ale wygląda na to, że wiedzą to i owo o kosmicznej mocy. Przez ułamek sekundy na ekranie widzimy też Kimira. Początkowo myślałem, że to kolejny Jedi, ale okazuje się, że to były szmugler, a obecnie kupiec. Kończąc temat postaci, zastanawiam się, czy w serialu zobaczymy też Jodę. Jest on wielkim mistrzem zakonu na tym etapie, ale z drugiej strony od początku projektu Wielkiej Republiki twórcy starają się troszeczkę spychać tego Jodę w cień, tak żeby oddać scenę nowym postaciom. Jest to zrozumiałe, więc w sumie nie zdziwię się, jeśli Joda zostanie po prostu gdzieś przy okazji wspomniany lub pokazany jedynie w formie jakiegoś cameo. Premiera pierwszych dwóch odcinków Star Wars The Acolyte na Disney Plus zaplanowana została na 4 czerwca. Łącznie dostaniemy 8 epizodów. Nie wiem jak wy, ale ja się troszeczkę podhypowałem tym zwiastunem. Też no nie ukrywam, że chociaż uwielbiam erę Wojen Klonów i oryginalnej trylogii, to jednak marzy mi się wejście w zupełnie nowy setting z całkowicie nowymi postaciami. Książki i komiksy Wielkiej Republiki to był naprawdę miły powiew świeżości w tym uniwersum i mam nadzieję, że The Acolyte da solidne fundamenty pod kolejne seriale czy filmy osadzone w tej erze. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak oceniacie ten pierwszy zwiastun. Na koniec chciałbym podziękować patronom kanału. Wasze wsparcie jest niezwykle ważne i za jego sprawą tworzenie nowych treści no jest dla mnie zwyczajnie o wiele prostsze. Jeszcze raz wielkie dzięki za dołożenie przez was cegiełki do powstania zarówno tego, jak i wielu innych materiałów. Jeśli podobał ci się ten film, to oczywiście polecam zasubskrybować kanał i kliknąć w dzwoneczek, dzięki czemu nie ominiecie żaden kolejny materiał. Natomiast jeśli masz takie możliwości i ochotę, to zachęcam do wsparcia Wściekłych Wąsów na platformie Patronite. Bycie patronem nie tylko pomaga rozwijać kanał, ale gwarantuje też różne bonusy. Link do Patronite znajdziesz w opisie tego wideo. A na teraz to byłoby w sumie tyle. Trzymajcie się i niech moc zawsze będzie z wami.